Dochodzi 7:45, jest niedziela, 12 dzień lipca. W Polsce mega ważny dzień, bo wybory, a dla mnie też mega ważny dzień, bo spróbuję się zmierzyć dzisiaj z dystansem 180 km. I jak różnie mi wychodzi, od 4,5 tysiąca do 6 tysięcy metrów przewyższeń, więc dla mnie to jest rzeźnia, no. Ja nieprzyzwyczajony jestem jeździć po górach. Moje nogi też nie są mocno przyzwyczajone. No też nie ukrywam, że ostatnio się nie oszczędzałem, bo to jest tak, jak się odwiedzi swoich za granicą, na obczyźnie. Oni się cieszą, ja się cieszę, my się cieszymy. No i generalnie się świętuje, a nie pracuje. Więc świętowało się trochę. No i spróbujemy dzisiaj po tym świętowaniu zobaczyć, czy to były dobre kalorie, czy to były jednak złe kalorie. I pogoda jest fajna. Właśnie na dzisiaj zapowiadali ładną pogodę. Wcześniej była też prognoza, że w poniedziałek ma być ładnie, no ale już patrzyłem, to jutro ma być deszczowo i w ogóle cały tydzień ma taki być, więc średnia opcja będzie wychodzić. O, to paralotnie latają. No i stąd dzisiaj, a dzisiaj jest tak na furka i na przełęczy Gotarda, czyli na tych moich celach, że tam będzie mnóstwo rowerzystów, motocyklistów, aut, więc troszkę to będzie droga przez mękę, chociaż z drugiej strony to jest też, może być też ciekawe, bo po prostu będę widział innych i zawsze to jest jakaś fajna rzecz, kiedy można spotkać się. Księżyc w górze, Simplon, trasa przed nami. Startujemy! Go! Pierwsze 30 km za mną, 650 metrów w górę, więc nie ma jakiegoś kosmosu, ale oczywiście dało się już troszkę podmęczyć. Do furki zostało 20 km, jak mi się wydaje, to o to chodzi. No pogoda jest bajkowa, świeci słońce, wieje delikatny wiaterek, widać, że dzisiaj z deszczu raczej z tego nie będzie. A no właśnie, założyłem koszulkę specjalnie uszytą czy zrobioną na tę okazję. Rowerowe dobro, dalej wyżej razem. No właśnie, przyjemnie się mi jedzie, chociaż wkurzyło mnie to, że nie ma zamka rozpinanego do końca, no ale to moja wina, bo nie zwróciłem na to uwagi przy zamówieniu. A tak, to jest naprawdę bardzo przyjemna, lekka, łatwo odprowadza wilgoć, więc polecam tę firmę. I zrobili to mega szybko, szacuneczek dla was, Arctic. Jakie cudo przede mną! Coś pięknego! Umrę, ale wyjadę! Jesteś za mną? Teraz dziewiątka. Jest dobrze! Wcale taki najgorszy w te klocki, bo już z 10 wyprzedziłem. Jest moc!
Tam u góry jest Grimsel, podjazd. To on dzisiaj zostaje w planach, ale przede mną jest furka i ten podjazd będzie mój. Moc. Keine Grenzen, keine Falle. Ojej! Trzeba po niemiecku, bo to będzie niemiecki język. O, jaka ciuchcia śliczna jedzie. No coś przepięknego. Aż se popatrzę. No wiecie co? Jestem zakochany w tej Szwajcarii. Kurka, jestem tu parę dni. Oczywiście jak to ja, łatwo się zakochuję, łatwo odkochuję. Ale no pięknie tu jest. Te górki są ładne, o tego pana już wyprzedzałem dzisiaj. Tak się cały czas mijamy tutaj w grupce. Tam dwójka pojechała, wcześniej już byłem na ich kole, ale ja postanowiłem troszkę odpocząć. O, widzę, podjeżdżają tam na górę. Dobrze, 400 do góry dajemy. 2238 nad poziomem morza. Jeśli jesteście panami Jamesa Bonda, to właśnie w tym miejscu kręcono Goldfinger. I ten hotelik zaraz już jest. Zapomniałem, jak się nazywa, furka. Piękny podjazd, naprawdę cudo, cudo. Przed chwilą byłem tam na dole, przed chwilą, godzinę temu. A jest pięknie. Jeszcze raz na 2436. Też u mnie jest 2404. Mała różnica. Ale furra tam przede mną jedzie. W każdym razie 2000 metrów do góry. I byłbym dużo wcześniej, gdyby nie to, że zachciało mi się kawy gdzieś w barze. Okazało się, że płacić kartą nie można. Oczywiście dowiedziałem się już po fakcie. Gotówki nie miałem. 4 franki to majątek. Pani by tam po prostu zbankrutowała przeze mnie i nie chciała mnie puścić. W końcu zdecydowała się, żebym poszedł do bankomatu. Okazało się, że bankomat jest nieczynny. No i wróciłem i okazało się, że jednak mogę zapłacić kartą. Dzięki. Jednak no, także tak, ale pół godziny straciłem na głupi dojazd, szukanie bankomatu. Ach, no ale nic, to nie jest tragicznie, nie jest źle. Teraz zaczynamy zjazd, z czym trzeba się ubrać. I lecimy. Przemęt do Garda, 2106 metrów, czyli 300 parę mniej niż na kurce. Podjazd no przyjemniejszy trzeba przyjąć, chociaż tutaj się jedzie kotku brukowo, więc tak średnio będzie ze zjazdem też, a zjazd jest teraz mega na ponad 300 metrów i później jeszcze podjazd na 2,5. Przyjemna pogoda, trochę zacina taki zimny wiatr, więc po plecach kurka ciągnie, zwłaszcza że człowiek gdzieś przegrzany jest już na masę. Ale dajemy radę, dajemy radę. No z tego miejsca to już całkiem ładnie wygląda. Bajunia. Pięknie. Dużo lepszy widok niż z samego Gotarda przy Łęczy. I za chwilę tam będę. A później jeszcze czeka mnie zarąbisty podjazd na 2500 metrów. Chyba umrę dzisiaj. Ciekawe, w którym ten Kremola leci. To chyba leci Kremola za tamtymi górkami. Musi iść. W każdym razie dwóch gości odradziło mi jechać Tremolą, ponieważ tam jest cały czas kostka i ja tak wiedziałem w sumie, że jest kostka.
ale myślałem, że może jest konieczność jechania, bo to jest taki tunel kilometrowy. Ale można jechać tym tunelem, światło bez niczego. Także wykorzystałem tę możliwość i w sumie to był dobry wybór. Jak to mówią, co się odwlecze, to nie uciecze. I droga z kostki musiała się pojawić. Kurka, taki ładny zjazd. Można było tam wykręcić ładną prędkość. Nie był taki zawijany ostro jak z furki. No to się musiało skasztanić i trzeba będzie kurka hamować. Chodzi 16, udało się zjeść obiad Fajroa, jakieś spaghetti, nie było pizzy niestety, się skończyła, kiedy tylko zamówiłem. Oczywiście po obiedzie to się nie chce już jechać, a przede mną 27 km podjazdu, nie jest dużo, bo tylko 1300 metrów przewyższenia, więc to nie jest jakiś straszny. Ale tamta droga wygląda cudnie. Tam byłem! Na tamtym zakręcie! Taką miałem nadzieję, że skoro ta droga jest mniej jakby na mapie mniejszym priorytetem oznaczona, że będzie tu pusto. A gdzie tam? Jadę cały czas. Ale i tak jest pięknie! Jesteśmy w miejscowości Al Aqua. Nie znalazłem tu żadnej wody do picia, niestety. Może coś wyżej będzie. 3000 metrów przewyższeń po 120 km. Taki jest bilans i tak to wygląda. Jeszcze jakieś 1000 minimum do góry. Powinno pójść. Nie ma tragedii. Czy 300 przewyższeń i trafił mi się na koniec naprawdę mocny podjazd. Oczywiście czuję już nogi i już 8% to już jest duży problem, ale kurczę, jest 10-11, chwilami dłużej to trzyma, no już ciężko idzie, ale nie poddajemy się. Paso de la Novena 2478. Na koniec. Na desę. Najwyżej. Piękne górki. Cudne miejsce, ale... Jest pięknie. Passo del Novo, chyba tak się nazywa. Z chwilą był Rzym tam. Tam Majła na samej górze. Jeszcze przed chwilą byłem tam. Het, na samej górze. 5 minut temu byłem.
Zawsze to lubię. Całkiem spokojny zjazd. Oczywiście jeszcze do dołu trochę zostało, ale jest bardzo przyjemny, bardzo. Nie było tak zimno, jak myślałem, że będzie. To jest bajunia, bajunia, bawimy się. Pyknie dzisiaj. 4 powinno 200 być. Także cel jest ok. I zaczynamy ten cudowny dzień. Dzień spinaczki po dwie damy. Tutaj zapytam, w jaki sposób, dlaczego na rowerze? No właśnie w taki sposób, że nie chcę przyjechać 60 km po płaskim i postanowiłem wsiąść w pociąg, podjechać. Tym bardziej, że pociąg tego jest tani, 9 euro jedynie kosztuje. Bez problemu można jechać. Trzeba mieć tylko maseczkę na sobie. Na przykład taką, oczywiście zapomniałem maseczki. Cóż, do pokonania 4,5 tysiące km dzisiaj, 160 km długości. Trochę w ogóle dałem ciała na początku dnia już. Wczoraj, kupując bilet, kupiłem pierwszy w odwrotnym kierunku z Sion do Brig, a nie z Brig do Sion. Więc oczywiście padnąłem się w łeb, znowu dziwiąc się swojemu rozkojarzeniu. Ale dzisiaj jeszcze gorzej, bo zapomniałem naładować baterię w GoPro i do nagrywania, a tutaj zero, low battery. Więc dzisiaj nagrywanie będzie z rąsi. Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Zresztą nie dla nagrywania jadę, a dla dużej frajdy. Tysiąc metrów podjazdu za mną. 20, 26 km. Jest ciepło w górach. Jeszcze jakieś 1000 przede mną tutaj pod górę chyba tak wychodzi. Ale jedzie się przyjemnie, teraz zaczyna się taki hardkorowy podjazd. Patrzyłem, że 15 przede mną, więc pewnie będę piszczał z bólu, ale spróbujemy to przetrwać. Ważne, że pogoda dopisuje. Jakiś tutaj diabołek patrzy na mnie. Robi wrażenie. Kurka, ciekawe, czy tam się uda wjechać. Ale byłby szał. Nie no, mega. Mega. Mega tama. Muszę być tam na szczycie i to na rowerze. Ale dwóch zdań, choć miał mandat zapłacić, to tam wyjadę. Jestem na tamie. Diksente się chyba pisze, ale nie wiem, jak się ją czyta, bo to już chyba francuski, bo jestem w regionie francuskim. No bajunia jest, bajunia. Wprawda nie da się tutaj wyjechać na rowerze, bo zaraz na samym początku są znaki zabraniające wjazdu. A poza tym ta ścieżka, która prowadziła chyba normalnie rowerem, jest remontowana z kolei. Nie szło wjechać, chyba to jest lekki 200 metrów dłużej, ale pozwoliłem już sobie wejść w kask. No bajunia jest. Kurka, wiosną to musi wyglądać przecudnie. Ponoć mnóstwo strumieni, chyba 120 strumieni wpada do tego jeziora na tę tamę. To jest druga największa tama tego typu na świecie, a największa ogólnie w Europie. No, jest wrażenie. Ciekawe, co tam na drugą stronę wygląda. Tam to już chyba można się portki narobić. Człowiek zapomniał tego GoPro, znaczy naładować. I się musi mordować z tym telefonem. Potrafi nagrywać. Dobrze. Chmury kłębią się cały czas, ale może padać nie będzie. A to trzeba tam jeszcze dalej iść. Nie no, coś ślicznego. Jest tu mega. Mega! Stamtąd jadę. Z dołu.
Tam jest napisane Polska. To nie widać, ale ja widzę. Ha, byli to nasi, oczywiście, że nasi, bo nasi wszędzie są. Można było się podczepić, tyle że on w dół. Korka. A tak było blisko. O, muszę chwilę dychnąć chyba. Jakiś kiosk tam jest. Z jakąś wody kupił, jakąś wodę. Kole, czy na dole. Bluzę. Może gdzieś później to wyrzucę. Zaraz, czy ja dobrze jadę? O, będę patrzyłem na zjazdy. Ale chyba dobrze. Jakie to jest piękne. Jakie to wszystko jest piękne.